Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy zez zbieżny jest przeciwskazaniem okulistycznym do zrobienia prawa jazdy na autobus? Oczywiście zapytanie internauty, witam mam do Pana. Pytanie: chodzi o prawko na autobusy, od dłuższego czasu zastanawiam się, nad zrobieniem właśnie prawka kategorii D na autobus, ale mam kilka wątpliwości co do swojego wzroku a mianowicie mam zezazbieżnego lewego oka, prawda? Nie jest on duży, ale widoczny i będąc ostatnio o na badaniach uznajmy mi ten, że okulista, że mam wadę wzroku, czyli lewe oko plus 3,75%, prawe plus 3 czytanie na tablicy z cyferkami lewym okiem 75%, na prawym 100%, astygmatyzm plus 1. I, i czy z tymi moimi wadami jest jakiś sens starania się o prawko kategorii D? Mam w planie w niedalekim czasie poddać się zabiegowi usunięcia tego zeza. Mam też mieć dobrane okulary, ewentualnie mogę się poddać temu właśnie zabiegowi na poprawę wzroku, lecz tutaj okulista mnie, że może mi się pogorszyć. Dodam, że bardzo dużo jeżdżę jako kierowca busa, ale kategorii B. I dotychczas nie miałem większych incydentów drogowych, proszę o poradę w mojej sprawie i proszę mi powiedzieć, czy jest możliwość przeprowadzenia większej ilości badań w pana ośrodku, w kierunku możliwości zostania kierowcą zawodowym i tutaj internauta mnie pozdrawia. No niestety, czy to ze zbieżny, czy rozbieżny, czy, czy naprzemienny, czy jakikolwiek inny. Najczęściej wiąże on się z brakiem widzenia przestrzennego. Także to jest problem z każdym zezem. Niestety, to widzenie przestrzenne, widzenie obłoczne, czy, czy widzenie stereoskopowe są różne jakieś zamienne nazwy, wykształca się w bardzo wczesnym dzieciństwie, a w przypadku zeza, u dorosłych, po prostu jest go brak. Nie wykształca się. Późniejsze jakieś tam procedury, jakiekolwiek operacyjne mają w zasadzie tylko znaczenie kosmetyczne. Prawda, czyli dany pacjent owszem, będzie miał te oczy, będą wyglądały prosto, natomiast nie są one w stanie te zabiegi przywrócić widzenia obłocznego. Tak jak wspomniałem, ono wykształca się lub się nie wykształca w naszym mózgu, a nie w oczach, prawda? I po prostu nie słyszałem, aby przywrócono je u osoby dorosłej. To, że mamy te właśnie oczy prosto, że, że możemy sobie spojrzeć, nie, no, no, nie mamy przysłowiowego strita. Po takim zabiegu jest to naprawdę tylko kosmetyka dla ludzi, ale nie przywraca prawidłowej funkcji, że tak powiem, narządu wzroku. Nie jest to powrót do prawidłowego widzenia. Jedno oko tutaj z reguły staje się dominujące, no, funkcja drugiego jest już raczej symboliczna. No, można by zapytać, co sobie, by? Jakby sobie załatwić takie prawda, orzeczenie lekarskie, mimo wszystko. No, było, być może, nie byłoby to problemem, gdyby nie fakt, że widzenie obłoczne jest sprawdzane kilka razy. I to przez psychologa, jak i lekarza uprawnionego, jak i okulistę. Także, znam te przypadki, kiedy ktoś tam sobie coś załatwił. Jakieś to badania lekarskie, zainwestował kurs prawo jazdy, zainwestował do świadectwa kwalifikacji w bardzo drogą kwalifikację wstępną, tylko po to, aby pójść gdzieś tam do pracy, znaczy pójść, starać się do pracy i, i mieć zabrane prawo jazdy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy po zgłoszeniu właśnie przez tego lekarza badającego do przyjęcia do pracy. Także proszę mi wierzyć, nie są to naprawdę. Czasy, aby kilkanaście tysięcy wyrzucić w błoto, no i musisz mi w to uwierzyć. Także, natomiast, jeżeli miałeś sytuację jakąś podobną, zapraszam cię oczywiście do komentarza tutaj pod tym wideo. Możesz się oczywiście tutaj również wypowiedzieć na moim blogu Badania Lekarskie Kierowców.pl, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Także jeszcze raz przypominam, ze zbieżny, rozbieżny, czy jakiśkolwiek inny. Bardzo prawdopodobne, że na żadne kategorie zawodowe się po prostu nie nadajesz.